Jak wam się podoba moja nowa bluza? Przyjaciół poznaje się. W gaciach. A w ogóle, jak to jest? Jak się teraz mówi? Mówi się na Ukrainie czy w Ukrainie? Bo mnie kiedyś babka z języka polskiego okrzaniła mnie w gimnazjum, czy to w szkole średniej, że nie mówi się w Ukrainie, tylko na Ukrainie. A każą ci teraz mówić w Ukrainie. Taki oto śmieszny wstępik, no chociaż może niekoniecznie, ale czasami trzeba odreagować przez te przeróżne dziwne informacje, które się czasami przewijają. Ja mam dla was coś bardziej ciekawszego, bardziej do strawienia i kompletnie nie mającego związku z tym, co się teraz dzieje, z rozgrywaniem ludzi przede wszystkim. Na dwa fronty, jak są oszukiwani. Będzie dzisiaj bardzo ciekawa gra, bo tak się złożyło, że wiem doskonale, zdaję sobie tym bardziej jeszcze lepiej sprawę, że w zeszłym roku, nie w zeszłym roku, 2 lata temu wyszło wznowienie tej gry, którą będę wam chciał pokazać na nowsze platformy. I poznałem taką opinię. Otworzymy ją sobie. Ja już wcześniej ją otworzyłem, żeby zobaczyć, w jakim stanie przyjechała, więc no, będę miał już tylko łatwiejsze otwarcie. Dowiedziałem się z jednego kanału, od jednego twórcy angielskojęzycznego, że ten remake gry wcale nie jest taki fajny, jakby się mogło wydawać. Ponoć sterowanie ogólne, rozłożone na tych poziomach, jest katastrofalne. Nie jest zbytnio dobre jak w tej wersji. Przed wami Super Monkey Ball Banana Blitz. Wiem, może nie jestem jakimś takim fanem tego typu gier, ale akurat złożyło się na to, że jest to jedna z ciekawszych gier na Wii. Jest to chyba jeden z pierwszych, o ile nie premierowa gra na Wii, przynajmniej w Europie. I chciałem po prostu się przekonać, czy ta gra jest faktycznie warta tego, że zostało wydane niedawno wznowienie w formie Banana Blitz HD. Nie wiem. W takim oto stanie dobrym do mnie dojechało. Za niecałe 30 zł, bardzo tanio. Bardzo dobra cena. Tak się do tego przyznam. O, tak się prezentuje z tej strony. Nie jest nigdzie pobrudzona, nie jest nigdzie porysowana. Jakby wcale nie używana. I środek też również bogaty, tylko jedynie czego nie ma, to nie ma informacji tak zwanej o zdrowiu i bezpieczeństwie. Tej czarnej książeczki na Wii nie ma, nie? Więc coś takiego w bardzo dobrym stanie, jak i sama instrukcja. 29 zł dokładnie za to dałem, więc myślę, że to jest całkiem dobra cena jak na polskie warunki. Zwłaszcza, że dzisiaj złotówka ma się tak jak wiadomo co do czego. Płytka prezentuje się tak. Bidny niebieski nadruk. Myślałem, żeby się postarali jakoś lepiej z tym nadrukiem. No ale chyba Sega tak wydawała te płyty. I praktycznie stan idealny. Zastanawiam się teraz, na jakim urządzeniu włączyć tą grę. Czy na Wii podstawowym, czy na Wii U w trybie Wii. Żeby mieć lepszą jakość obrazu. Mimo to. Na Wii jednak tam troszeczkę ten obraz jest taki bardziej klimatyczny, nie? Czuć ten 2006 rok. Przynajmniej z kompozytu. Dobre pytanie. Co ja teraz mam w tej sytuacji zrobić? Nie wiem, sprawdzimy sobie to na Wii U, tak mi się wydaje. I jeszcze jedna mała podpowiedź, zanim skończę ten materiał, ponieważ prawdopodobnie kolejna gra, która do mnie jedzie jeszcze, ona chyba nie dojdzie dzisiaj, albo dojdzie, tylko dojedzie tak późno, że nie będę mógł w stanie tego normalnie nagrać o dogodnej porze, chyba że będę musiał tylko sztucznie światło zapalić. Będzie jedna gra na Dreamcasta i wczoraj jeszcze zamówiłem taką reprodukcję. Składankę 23 gier na dwóch płytach.
to wydanie pojawiło się na Mega CD tylko w Japonii, ale ktoś sprytny zrobił taką reprodukcję tych gier, które one nigdy się nie pojawiły oficjalnie w formie kartridża, się wcale nie pojawiły, bo one się pojawiły tylko w Japonii i to w usłudze internetowej o nazwie Sega Game Toshokan. Na ten temat robię materiał, będzie kilka materiałów niedługo, bo temat mnie na nowo troszkę zainteresował i ma do mnie przyjechać jeszcze w tym miesiącu, więc zobaczymy, jak ta składanka będzie się miała, ale to nie wszystko, ponieważ tak się składa, jeszcze takie małe info na koniec, zanim pogramy sobie w Małpiszony, że nagrałem akurat te dwie płyty. Nagrałem kopie zapasowe tych dwóch płyt i na którymś tam streamie pokażę Wam te gry, jak one wyglądają i czy było warto się w ogóle tym interesować, bo myślę, że to jest ciekawy materiał, zwłaszcza, że nikt w Polsce na ten temat nie nagrywał, więc fajnie by było coś takiego też dla Was zrobić. Nie wiem, czy jutro, w sobotę, czy w niedzielę następnego dnia. Zobaczymy. W takim razie zapraszam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie do następnej części tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. I co tutaj możemy zacząć? No, między innymi musimy zacząć otworzenie gry samej i włożenie jej do napędu. Sprawdzimy od razu, czy ona będzie nam działać, bo przez pewien czas, kiedy ona była nieotwarta, tam troszeczkę pary się nagromadziło. Gdzieś ta para musiała uciec. Mam nadzieję, że nie samą płytę. Też tak to czasami jest, kiedy te płyty mają się różnie z samą tak jakby kondycją. I w ogóle zobaczymy, czy było warto kupić, ponieważ te gry mnie przerażają, zwłaszcza od Nintendo, kiedy od Segi, ale na platformie Nintendo, które to są, no bym poddał pod wątpliwość, czy one są faktycznie dla Europejczyków, czy tylko dla Japończyków, bo Japonia ma to do siebie, że no niestety, ale z tymi grami to jest tak, że tylko Japończycy pewne rzeczy rozumieją. Będę musiał niestety u siebie znacząco ściszyć, bo jest cholernie głośno na słuchawkach. Zobaczymy, jak w to się gra. Aha, dobra, tu się tak steruje. A w lewo mogę? Czy nie bardzo? Bardzo dziwne. To poczekajcie, tu tutaj się steruje czym? Z nunchakiem, czy jak to wygląda? Muszę zobaczyć. Nie no, nunchak tutaj jest wykorzystywany, więc okej. Dla mnie jest dziwne. I co, tyle z opcji? Bardzo dziwne. Dobra. Ale nie, chcę wrócić. Dobra, ale ja chcę wrócić. Jak się wraca z tego? Aha, minusem. To dajcie mi, kurde, jakieś pole manewrości. W ogóle jakie tu dziwne dźwięki są. Matko jedyna. Straszne to jest. Poczekajcie. Ten głośniczek jest trochę za głośno. Dobra, niech tak będzie. Mam nadzieję, że pociśniemy na tych bateriach. Jakoś. Przynajmniej ja pocisnę na tych bateriach. Nie wiem, jak wy. Dobra, czyli tutaj nunchak się jednak nie przydaje. Kurde. Może w innym trybie w każdym razie. No trudno. Dobra. Wiem, jak sterować. Zobaczymy, czy w ogóle był sens. Bo dowiedziałem się akurat z kanału o nazwie Gamesack. Joe akurat opowiadał o grach, które albo są zapomniane. Właśnie teraz nie pamiętam do końca, jaki to był temat. Chyba jak są zapomniane trochę te gry. I tam akurat była mowa o tym, że jest sobie taka gra, która wyszła najpierw na Wii, ale potem
całkiem niedawno wyszło na nowsze konsole i się okazuje, że sterowanie na nowszych konsolach wcale nie jest takie fajne jak na Wii. Chociażby tam Joe opowiadał o tym, że tam akurat jest... na Wii to sterowanie jest zbyt, dajmy na to, wrażliwe na ruchy. Tylko, że to jest bardzo ciekawe, że... że tutaj akurat mimo to sterowanie jest rzeczywiście faktycznie zbyt wrażliwe, ale da się grać, powiem szczerze. To jest akurat coś w tym dobrego. Dobra, jedziemy dalej. Jest to kontynuacja z GameCube'a. Podobny do tego gier. I możemy sterować naszą prędkością i nie tylko. Przyznam się szczerze, że faktycznie troszeczkę coś w tym jest, że tutaj się steruje fajnie lepiej. Aczkolwiek w tamto wznowione wydanie nie grałem, bo nie miałem okazji. Ja aż tak wszystkich produktów Segi nie kupuję, ale... mogę sobie wyobrażać, że faktycznie na tamtych konsolach może być to sterowanie troszeczkę bardziej mniej łaskawe niż tutaj. No ale popróbujemy sobie, zobaczymy jak w to się jeszcze dokładniej gra, bo te pierwsze poziomy to wiadomo, że one są podchwytliwe trochę. Wiadomo, że tu trzeba raczej te wszystkie banany zbierać, ale na razie gramy tylko tak dla testu. Żeby ocenić sobie. Dobra, spróbujmy tutaj te wszystkie banany zebrać. No, ale faktycznie tutaj... tu by się przydało sterowanie pod jednak gałkę analogową. Niż takie na ruch. O kurde. A, i teraz weź tam przeskocz. I widzicie, patrzcie, to jest kolejny przykład na to, że to jest gra, powiedzmy, że dla dzieci, bo stylistyką się tak może nie broni, ale pokazuje, że to jest idealna gra dla dzieci, ale dla starych byków może być irytująca, dlatego że sterowanie i założenia samej gry są niby łatwe, ale właśnie to sterowanie jest największym uderzeniem w czoło. O, i muszę się spieszyć, nie? Więc tutaj nie mam okazji, dopóki ja nie znajdę odpowiedniej linii skoku, żeby dostać się po ostatnie banany, ja się nie dostanę tam, nie? Bo czas mnie goni dodatkowo, więc no... czy to jest gra raczej dla dzieci? Mi się wydaje, że dziecko tym bardziej nie miałoby cierpliwości na tego typu rozgrywkę, więc no nie powiedziałbym. To jest raczej takie błędne koło. Błędny tak myślenia ludzi co niektórych, nie? A po prostu się nie sprawdza pewnych gier i się mówi, że o, w co ty grasz? Ty grasz w grę dla dzieci. Dobra, to zobaczymy, jak sam dasz sobie radę przejść kilka etapów. To zobaczymy. Zwłaszcza na perfekta, jak będziesz chciał próbować. Więc zawsze się znajdą malkontenci, którzy będą próbowali mówić, że nie gra się w gry dla dzieci, bo to one są tylko dla dzieci. No, kij ma dwa końce, jak to się mówi. Dobra. Czyli... gra jest w pełni do ogarnięcia, bo ja na dzień dzisiejszy nie mam dobrego sterowania. Nie mam dobrego sterowania i niestety ja się do tego przyznaję. Ale przynajmniej was nie oszukuję. Dobra. To jeszcze jedno spróbujemy. Dobra, i co się tutaj robi? Bo widziałem, że przytrzymuje się przycisk A i wciska się B. Tylko nie wiem, o co tutaj chodziło z tym przyciskiem B. Jakoś wyżej się skacze? Czy jak to wygląda? Zaraz zobaczymy. Bo powiem szczerze, że koncepcja gry całkiem ciekawa jest. Na PS2 mam jedynkę i dwójkę, w takiej jakby jednej formie. Ale i tak ciekawie byłoby mieć osobno te gry na GameCube, ponieważ to tam się pojawiły. Najpierw, dopiero później na PS2 i na Xboxie w jednym takim wydaniu zbiorczym. O kurde. I tam na pewno na padzie by się sterowało znacznie lepiej. Tutaj niestety tylko tym ruchowym sterujemy.
No ale to nic, bo to kwestia praktyki, tak? O kurde. Ale mi nie idzie. No to co mówiłem, że mi kompletnie nie idzie, bo mówię, dzisiaj mam takie raczej kiepskie predyspozycje do grania ruchowego. Dobra, ostatnia próba i będę się z wami żegnał w tym materiale. Myślę, że was tym zagadnieniem zainteresowałem tej gry. Dlatego ja, tym bardziej, tak jak właśnie Joe pokazywał tą grę, najwidoczniej pokazał, że jednak te pierwowzory są lepsze niż wznowienia. Bo jednak pierwowzór to pierwowzór. Widać dokładnie, czym twórcy gry, do czego twórcy dążyli, żeby... Kurde, co jest? Żeby... Kurde, idźżeż. Żeby właśnie w taki sposób stworzyć grę. Może właściwie na problematycznym torze, ale z drugiej strony wiecie, to jest sprawdzanie gier. To jest po prostu sprawdzanie tego, jak one są skonstruowane, nie? Właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Kurde. Co jest? Patrzcie, żadnego banana nie mogę zdobyć. Ja pierdzielę. Ale przynajmniej dobrze, nie muszę wszystkich zbierać od nowa. Przynajmniej to jest dobre w tym. Jeszcze raz spróbuję tym razem wziąć w dwie ręce Wiimota. Jakoś to tam... Nie wiem jak teraz z tym przyciskiem B, bo tam była mowa o tym przycisku. Dobra, wreszcie, matko jedyna, jak to... Kurde, trwało długo. I co się stanie, jak będę miał... No dalej. Co się stanie, jak będę miał wszystkie? Kurde! A tam z tyłu jeszcze jest cwaniaku. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, wycelował. Czyli nic. Tylko punkty nam to daje. A, to dupa. Nie trzeba zbierać wszystkiego. Dobra. To będzie na tyle. Dobra, a jak wyjść stąd? Jest jakaś szansa, że stąd wyjdę po prostu, tak do menu głównego? No i? Nie wiem. Dobra. Nieważne. Co sądzicie o tej grze? Napiszcie. Chętnie się dowiem tego. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym podobnym tego typu materiale. Następnym razem zobaczycie bardzo ciekawą grę na Dreamcasta. Tak, na Dreamcasta. Nie przesłyszeliście się.